Cześć, dzień dobry, jestem Silver, a to jest Magic for Fun. Witam Was w kolejnym odcinku z MTG Areny, pierwszym po premierze nowego dodatku. I słuchajcie, dzisiaj taki lekki odcinek, mianowicie otworzymy sobie w nim aż 50 pakietów, czyli tych rzeczy, które ostatnio można było kupić w tej promocji 50 za 50. Za 50 dolców dostawaliście 50 pakietów, dostawaliście również specjalny rewers, który zaraz Wam pokażę, oraz dostawaliście coś tam jeszcze. W każdym układzie, zobaczmy najpierw sobie jednak, co tutaj wniosły te zmiany, bo ogólnie w ogóle Arena teraz jest oficjalnie zlaunchowana, będzie można ją niedługo kupić, chyba też na Epic Store, znaczy w sumie to pobrać za darmo. Ale na ten moment pobieracie rentę jak zawsze, czyli wpisujecie, pobierz arenę i pobieracie od Wizardów. Natomiast mamy nowy dodatek, Throne of Eldraine, którego pre-release jest już tę sobotę, a przy okazji też zaraz będzie premiera. No i trzeba będzie zrobić nowe deki. I ja już tutaj wstępnie mam dwa pomysły. Pierwszy to będzie Simic nowy, a drugi Mardu Knights. Myślę, że Simic będzie dużo prościej złożyć, bo to jest dosłownie 8 kart, które się pojawiły, w sensie dwie konkretne karty, albo 4 sztuki. Natomiast Mardu Knights wydaje mi się ciekawą opcją. Na razie nie będę Wam mówił, o co dokładnie chodzi. Druga rzecz to to, że wprowadzono format Historic, czyli taki jakby Wild z Hearthstone'a lub Legacy, jak wolicie od nas, tylko że takie Magic the Gathering arenowe. Chodzi o to, że po prostu gracie tam wszystkimi kartami, jakie to zostały wydane. I nie ma tutaj żadnych jakby ograniczeń co do setów, tak jak to jest w standardzie, czy macie tylko najnowsze sety. W związku z tym macie tutaj na waszych dekach taką informację, że 35 kart z tego deku jest historycznych. Jeżeli zobaczycie sobie taki deczek, no to widzicie, że te wszystkie karty są już tutaj historyczne. Teraz tak, wasze kolekcje zostały oczywiście tutaj usunięte, więc to o tyle jest fajnie, że cały czas mamy wszystkie karty, które dotąd kupiliśmy, zdobyliśmy i tak dalej. Dostaliśmy wszyscy po restarcie nowe talie startowe. Jak widzicie, jest ich tutaj ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 razy 3, 18. No, 17, bo to jest jakby jedno puste. Tak więc ten. Dobrze mówię, tak. Tak więc mam tutaj kilka fajnych talii. Jeżeli chodzi o ich power level, z tego patrzyłem, są dość średnie. I z tego wszystkiego chyba najlepiej wychodzi ten Simic tutaj, który jest już przed nich zrobiony. Zobaczmy, jak to tutaj. Czyli macie te 4 sztuki tej karty, co jest z jednej strony fajne, z drugiej strony smutne, bo ja robiłem, zużywałem wild karty, żeby ten kart dostać, no ale niech będzie. I ogólnie coś tutaj jakby elegancko się pojawiło. No brakuje oczywiście tam jakichś tam kluczowych kart, które powinny być w Simicach. Ale macie to, macie to, macie to, macie to. Tam macie jakieś kontry, no nie jest to źle zrobione deczywo. Także można się tymi starterami pobawić, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Magiciem. Teraz z rzeczy innych. W sklepie macie do kupienia oczywiście zestawy jak zwykle. Macie też opcję wykupienia sobie Mastery Passa. Dostajecie wtedy takiego lista, dostajecie taki rewers, dostajecie portret Garuka. Co swoją drogą jest całkiem fajne, bo jeżeli wejdziemy w mój profil, tutaj można przetestować taki portret. Zmienimy awatar. I zobaczcie, tutaj taki tekst poleci teraz chyba. Nie wiem, czy będziecie tego dobrze słyszeć, ale puszczę go. My axe is ready, pal. Don't test me. My axe is ready, pal. Oh, I'm gonna hunt you down. No, także głos Garuka jest całkiem tutaj przyjemnie zrobiony i myślę, że jeżeli uzbieram sobie kamyki, to sobie kupię właśnie ten portret, ten rewers. No i oczywiście macie nowy, znaczy macie nowy format. Macie format, też macie ten historyk, ale przede wszystkim macie tutaj wyzwanie takie Play any deck standard, czyli według tych zasad możecie stworzyć sobie dowolny deck z dowolnych kart i będziecie mogli przy okazji również tutaj wygrać po jednej sztuce każdej karty w nadchodzącym wydarzeniu. Z tym, że będziecie mogli zagrać no, do przegranych tylko raz, więc zróbcie sobie dobrą talię. No dobra, no i oczywiście jest jeszcze nowe drzewko. Jeżeli zobaczymy sobie, no to widzicie, że tutaj macie na początku mnóstwo niespodzianek, boosterów z różnych dodatków, no a potem już klasycznie lecicie z tylko Throne of Eldraine, a tutaj na końcu już nie ma nic, czyli tu będą jakieś specjalne ewentualne nagrody, tak rozumiem to, bo myślę, że tak powinno być. Okej, to tyle jeżeli chodzi o teorię, tak więc przejdźmy do tego, co będę tutaj teraz robił, najważniejszej części, czyli do waszych paczek, naszych paczek. Tak mówiłem, 50 ich tutaj jest, więc przejdźmy już do naszej zabawy. Lecimy. No oczywiście jak zwykle skupiam się, tak jak normalny booster boxie, na rerkach.
I tu mamy co? Stolen by the Fee. Tu macie fajny rzecz w tym dodatku, że macie mnóstwo nawiązań do opowieści arturiańskich, do opowieści braci Grimm. Ten zamek jest spoko w ogóle. Jest cała seria zamków. No w pięciu kolorach, jako rzadka seria lądów. I ludzie mówią, że one są takie se. Ja uważam, że są bardzo dobre. W sensie, oczywiście, to nie są duale, bo teraz mamy taki trochę tego niedosyt. Ale za to tak naprawdę bez problemu wchodzą odtapowane. No, w związku z tym, że nie mamy dużo duali, to mamy dużo basic lądów w naszych deckach, bo tak naprawdę zostały tylko temple oraz zostały szoglandy. A szoglandy liczą się jako góry, liczą się jako plainsy, po prostu jako typy tych basiców, czyli podchodzą pod castle, podchodzą pod zamki. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie gracie zbyt dużo templi, no to nie ma tutaj żadnych problemów, żeby to wprowadzić odtopowanym. A jak jest odtopowane, to na stałe macie efekt wprowadzony, który na przykład w tym przypadku daje plus 1-0, macie też tworzenie tokena, macie dobieranie kart, jest ogólnie mnóstwo fajnych rzeczy. I już na przykład ta karta planuje, że będzie grana u mnie w moich Marudnajcach, przynajmniej na jednej sztuce. Macie tutaj różne, jak mówiłem już, filmy, bo są wróżki, są giganci, są krasnoludy, są oczywiście i przede wszystkim rycerze, różnego rodzaju potwory, którymi rycerze muszą walczyć. Jest też szlachta i macie podtyp szlachta, to jest Human Noble ogólnie też, jest cały motyw rodziny szlacheckiej. I pedans jest też, czyli sługusów, czy jak ktoś woli tam podwładnych. Tak więc nie jest najgorzej. Planeswalkerów mamy trzech w tym dodatku. O, drugi lądzik, fajnie, że to się trafiło. Mega fajnie rzecz. Tutaj tym razem tworzy nam tokena. Szkoda, że to nie jest Human Knight, tylko po prostu Human, ale byłoby to może troszkę za dobre, ale z drugiej strony byłoby też mega do mojego deku. Macie, co ja to mówię? No, jak sobie przypomnę, to będzie dobrze. A że mamy trzech Planeswalkerów, to jest też dobra karta swoją drogą. Ale to już dowiecie się kiedy indziej. Natomiast chodzi o to, że jest Oko, nowy Planeswalker, który był trochę przespany przez większość ludzi. Ja od początku mówiłem, że jest całkiem niezły. Im dłużej się tutaj zastanawiam, tym bardziej twierdzę, że jest on mega potężny. Bo tak naprawdę to jest stworzenie sobie tokena, który jest multisynergiczny. Po drugie, możemy sobie zmienić największe zagrożenie przeciwnika w stworka 3-3 lub nawet tokena, czy jakąś inną kreaturkę na 3-3 stworka. I to jest dalej na plusie, a na minusie przejmujemy kontrolę nad stworem przeciwnika, że tak naprawdę można tym Oko grać od tak sobie, czyli po prostu w każdym simikowym deku. No i w pierwszej turze, jak go wstawicie, będzie robił tego tokena, a potem już w następnej będzie po prostu ukradł najlepszego stwora przeciwnika, wymieniał go na bezużytecznego tokena nawet. To też jest dobre. Pani Jeziora, którą możecie kojarzyć na przykład, oczywiście oprócz legend arturiańskich również z Wiedźmina. Ona jest bardziej według mnie właśnie do historyjka, czy w normalnym Magicu do Moderna, do Legacy. To jest mnóstwo synergii z artefaktami, a standardzie tego za dużo nie ma, ale to jest jedna z droższych i bardziej poszukiwanych kart obecnie w tym zestawie. Zobaczmy dalej. O, mega dobry stworek. Nasz champion czerwony. First track, zajedomany w ogóle, 1 na 1. First track i haste już jest dobre. Dodatkowo gdy atakuje, inna atakująca kreatura, która jest rycerzem, otrzymuje plus 1-0 do końca tury, więc mega fajnie też, bo wzmacnia naszych rycerzy, on też będzie grany w moim deku, natomiast nie na 4 sztukach, tylko na 2, 3, tak myślę, bo to jest jedna karta bardziej późnoturowa, jak już mamy wypracowane pole. Dodatkowo ekwipunki, które wybierają jego, kosztują 3 mniej, więc możecie pod niego połączyć na przykład ekwipunek, który dla rycerzy będzie wtedy darmowy już, bo on sam kosztuje 1, czyli będzie za 0 w takim układzie i daje plus 2 plus 2, czyli będzie stworek 3 na 3 za 2 many, first strike haste, powodzenia. Jest ta mechanika Adventure, którą widzieliście, a że oczywiście omawiałem na swoim filmie, który powinniście koniecznie oglądać przed pre-release, więc jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, niezależnie czy byliście na pre-release czy nie, to odglądnijcie go sobie, tam są wszystkie mechaniki omówione. W skrócie, jak widzicie, mamy tutaj taki cover, jakby książki, macie dwie strony, bo tak naprawdę nie cover. Rozłożoną książkę. Jedna to jest efekt ta po prawej, normalny jest stworka, z drugiej strony macie efekt sorcery lub instanta. Możecie sobie rzucić jedno albo drugie, jeżeli rzucicie tego sorcery lub instanta, czyli to adventure, przygodę, za ten koszt, który jest tutaj określony przy Fortnite Footsteps, to wtedy ta karta zostanie zexilowana i będziecie mogli potem zagrać sobie kreaturę jeszcze z tego exila, więc całkiem nieźle, tam naprawdę są dwie karty za jeden, zazwyczaj mocno ze sobą synergiczne.
Mam jakieś książki. W ogóle. Jest taka akcja, którą mógłbym wam opowiedzieć, ale jest pewna szansa, że jeżeli ktoś nie oglądał finału Gry o Tron, to może się zdenerwować, jak to powiem, więc zapowiadam spoiler. O, fajnie. Więc spoiler zapowiedziany, teraz dowiecie się, kto został królem w Grze o Tron finalnie. Został Bran, Bran the Broken, królem, i on miał okazję spoilować kartę króla wszystkich rycerzy, który tutaj jest w tym dodatku, jest jako buy a box promo. Więc takie fajne, fajne przyciągnięcie fabuły. To jest mega dobra karta, Tourmaline Grants do wszystkich rycerzy. Mardu, jak widzicie, ten dek, czyli wszystko się zgadza. Takie rzeczy są jak najbardziej na propcie. W ogóle ja cały czas żałuję, że w sklepie nie ma opcji dostępu, żeby kupić sobie wild karty. Bo wtedy kupiłbym mnóstwo rzadkich kart, bo tak naprawdę mityków zazwyczaj mam wystarczająco dużo. Uncommonów, common oczywiście też, ale rarek jest minimalna ilość dostępna. Contender jest też mega potężną kartą do rycerzy, bo w gruncie rzeczy pozwala nam od tak wybrać sobie rycerza, aulę lub equipment, albo legendarny artefakt i dać go do naszej ręki, stop naszych deków, więc fajnie. I gra się go też na 4 sztuka w każdym rycerzu. Już drugi Escape of the Wilds, nie mówiłem za pierwszy raz, no mówię teraz. Exilujemy top 5 kart naszej biblioteki, oczywiście tych z góry. Zagrywamy je do końca tury, możemy zagrać rzadko ogląda. Już widziałem, że ludzie z tym kombinowali, mianowicie tak, że mają mnóstwo rampy i na bazie tej rampy mają po prostu taki ruch, że mają na przykład 10 many dostępnej, zagrywają to, zagrywają jakiegoś wielkoluda. Mirror Maze, czyli kolejny klon. Zobaczmy dalej. Stolen by the Fee. A właśnie, pojawia się nowa Vendilion Click. Tu oczywiście jest ona kartą, która powinna się dobrze rozważyć, jeżeli chce się grać Simic deck nowy. To jest mitycznie rzadka kreatura 3 na 1 flying, która na adventure sprawia, że możemy cofnąć no, na pewien moment do ręki, a tak to jest po prostu 3-1 flying i tam czegoś nie może blokować, może blokować tylko kreatury z flying. Ale jest mega fajna, bo jest odpowiedzią na wszelkie bolączki, jakie miał wcześniej ten deck. Przy okazji no jest oczywiście aflaszu, więc zgrywa się z całością i ma całkiem te niezłe statystyki za 3-1 za trzymany z flying, nie jest złe. Drugi champion, więc to już mega. Dla mnie przynajmniej. Realmcloak Giant to jest karta, która podejrzewam będzie grała w kontrolkach. Przynajmniej na dwóch sztukach. Mianowicie to jest przede wszystkim Cast Off, czyli Adventure, które jest tak naprawdę niszczeniem wszystkiego, co nie jest gigantem. Oczywiście mówimy tutaj o kreaturkach, więc na dobrą sprawę niszczy wszystkie kreatury na polu gry. Mega fajna rzecz. A przy okazji jeszcze potem, gdy już to zagramy, w piątej turze, to mamy też ruch na późniejszą, siódmą turę. Po prostu stawiamy klocka 7-7 z Vigilance, więc mamy takie podwójne jakby tutaj dobro, bo z jednej strony pozbywamy się zagrożenia, a potem już win condition tam gdzieś siedzi. Myślę, że tak jak mówię, dwie sztuki minimum w control deckach, bo tak naprawdę teraz i tak nie ma lepszego Mazrum Valu za bardzo. No oczywiście jest ten biało-niebieski, jakiś tam Steferim, ale to już nie jest to samo. Ta karta również tutaj, Paragon, jest podejrzanie dobra. No bo tak naprawdę często to będzie zagrywane Krumwal, bo to jest stworek 3 na 1 z flashem za 2 many, który gdy wchodzi, wybrany rycerz otrzymuje lifelink do końca tury i death touch. I to może być, jeżeli dobrze rozumiem, również on. Więc będzie 3-1, lifelink, death touch. Więc odzyskamy 3 życia, zabijemy stwora przeciwnika. Myślę, że całkiem niezła opcja na przykład na agresywne deki i sam go rozważam, czy go nie włożyć na przykład na dwóch sztukach do mojego deku, nawet na trzech, czterech. Bardziej na dwóch chyba. Fee of Wishes. Też ciekawa karcioszka. 1-4. W ogóle mega piękny art. Tak po pierwsze, jeden chyba z moich ulubionych artów stąd. Ale po pierwsze, na stworku, który jest 1-4 za dwie many z flying, czyli dalej niezła statystyka. Dyskardujemy dwie karty. I on wraca do naszej ręki. Czyli będziemy tutaj mogli używać sobie cały czas
tej możliwości zagrywania go ponownie. I teraz tak, za 4 many możemy wybrać sobie non-kreaturę, którą posiadamy poza grą, odsłonić ją, położyć do naszej ręki, czy innymi słowy, możecie wziąć sobie kartę z sideboardu i po prostu ją dać do naszej ręki. Więc daje taką trochę nieuczciwą przewagę, jak na przykład Karn najnowszy. No i myślę, że znowu ta karta jest nawet ok w kontrolkach. Worthy Knight również nie najgorsza rzecz. W ogóle jest mnóstwo dobrych kart w tym dodatku, zwłaszcza rycerzy puszniętych, bo on tworzy na przykład tokena za każdym razem, jak zagrywamy sobie Knight rycerza. Więc miło, bo jednak rycerz to jest deck agresywny. Szkoda tylko, że on nie jest ten token rycerzem też, bo wtedy ta karta na pewno wygra, a na razie tak widzę, że jej ludzie nie traktują zbyt poważnie. Fabled Passage to jest Evolving Wilds, tylko lepsze, bo poświęcacie go, przeszukujecie deck po Basic Land, dokładacie na polu gry stapowanego, czyli tak jak Evolving Wilds, z tym, że jeżeli kontrolujemy 4 lub więcej lądów, to ten ląd zostaje wtedy odtapowany. Czyli wtedy by poszukał Basic Landa i po prostu go włożył odkrytego na pole gry. W takim wypadku, jeżeli ten warunek został spełniony, byłaby to mega dobra karta. Tylko, że tu zawsze jest ta sytuacja taka, że muszą być te 4 lądy co najmniej. Więc tak średnio, ogólnie. No wiadomo, że jeżeli nie mamy do wyboru grania na przykład Temple lub to można tutaj się stanowić, tylko że Temple zawsze daje tego Scrya, który potrafi nam, no nieczęsto, najczęściej po prostu ułożyć odpowiednią talię. A tutaj jest takie troszeczkę, no trzeba po prostu uważać. Ja myślę, że ta karta nie będzie jakoś póki co specjalnie grała. Mogę się mylić, może grać również wszędzie na 4 sztukach. Chociaż raczej ludzie się jej boją. A wracając do tematu Planeswalkerów. Oko mówiłem, mamy nowego Garuka, którego mam nadzieję, że tutaj trafię. No jakby oczywiście już mam jedną sztukę, go bo kupiłem ten cały zestaw. Ale z Garukiem jest ta sprawa, że on jest całkiem niezły. W sensie, on tworzy sobie tokeny, on zyskuje sam z siebie loyalty, czyli też się przy okazji broni, bo tworzy 2 tokeny wilki, niszczy stworka. Całkiem niezły, solidny. Myślę, że na 2 sztukach gdzieś tam pogra w jakimś takim typowym midrange'u, Black Green na przykład. Czemu by nie? Widzę, że mnóstwo powtórek się tutaj trafia. Nie trafi się jeszcze żaden Planeswalker, co mnie troszkę smuci, ale z drugiej strony z tymi Planeswalkerami jest tak różnie. No i został trzeci Planeswalker, czyli ten, którego tutaj oglądamy. Rowan, a właściwie Rowan i no dwójka Planeswalkerów. To się nazywa coś tam Science, King Science, czy jakoś tak, Realm Science. Oni są takimi zestawowymi Planeswalkerami zatrzymany, którzy no robią to co IZ, czyli wspierają trochę kreatury, trochę wspierają rzucanie instantu sorcery. Myślę, że można się nimi bawić, ale jacyś tacy nie wydają mi się dobrzy. Oczywiście z takimi planeswalkerami tanimi zatrzymany zawsze uważać, bo oni się okazują czasem aż za dobrze wbrew pierwszym pozorom. No i wiadomo, że oni zawsze mają grać szansę w modernie na przykład, więc jeżeli gracie taki format, no to proszę bardzo. Na arenie wydaje mi się, że większego szału póki co Science nie zrobią. Bardziej bym liczył właśnie tutaj na Garuka, a przede wszystkim na Oko, które myślę, że okaże się być jedną z najlepszych kart, jeżeli nie najlepszą w całym tym zestawie. Zostało 6 boosterków. Ja jeszcze mam złoto na 10 boosterów. O, jest Grauzen Brawler. To jest ta karta, o której wcześniej mówiłem. Flash Flying 3 na 1. Może blokować tylko kreatury z Flying, więc w sumie spoko, bo i tak nie chcę, żeby to blokowało. No i jeszcze cofałem ten permanent do ręki właściciela. Potem można to znowu kontrolować. Całkiem niezłe według mnie. I tak jak mówiłem, myślę, że w Simiku jak najbardziej nie grało. Być może nawet w kontrolkach zamiast jakichś ansamonów czy czegoś tego typu może grać spokojnie również. Bo przede wszystkim pozbywa się planeswalkerów. Guz również mega spoko, bo to jest mega dobra karta tak naprawdę. To jest Birds of Paradise, tylko że z tym warunkiem, że musimy poświęcić sobie jedzenie, ale tam przynajmniej jednorazowo ten efekt Birds of Paradise wejdzie. A to jest najważniejsze tak naprawdę, bo zawsze możliwość rzucenia stworka trzymanowego w drugiej turze jest mega dobra. Przy okazji, łącząc Gilded Goose i właśnie Oko, stawiamy Planeswalkera, który będzie miał 6 loyalty w drugiej turze,
Więc polecam. Ten ruch jest mega silny. A jak ktoś chce z tym walczyć, to proszę bardzo. Ale ja sobie nie wyobrażam. 6 Duality i Planeswalker w drugiej turze, który tak naprawdę będzie mógł używać swojego. Który będzie mógł używać swojego efektu minus 3 i zamieniać kreatury. A tymczasem Garuk Cursed Huntsman się nam tutaj pojawił. No i tutaj nie ma żartów w tym momencie już. Możemy sobie dokładnie przeczytać jego efekt, zobaczyć tego wilka tokena. Więc za 6 many Planeswalker z 5 Loyalty, który na 0 tworzy dwa aż takie wilki 2-2, czyli stawia 4 siły na pole gry. To jest mega dobrze. Przy okazji, no to właśnie, że są dwa tokeny, przebija tak naprawdę Lilianę, bo ona stawia jednego tokena. A przy okazji ten wilk umiera, kładzie sobie Garuk na siebie Loyalty Counter, bo on w tym momencie jeszcze jest przeklęty. Tak jak mówiłem, chociaż jak już wiadomo, się wyleczył z tej choroby w jakiś sposób, jeszcze nie zagłębiałem się w fabułę tego dodatku, ale jest dostępna. W sensie trzeba książkę przeczytać albo oglądać streszczenie 40-minutowe. Ja raczej pójdę w to streszczenie 40-minutowe, bo nic nie się tej książki kupować, chyba że się dowiem, że jest dobra. W każdym układzie ta karta jest troszeczkę nie najgorsza. Pierwszy efekt mówiłem, drugi minus 3, niszczymy kreaturę, dobieramy sobie kartę, więc jakby on znowu się cieszy z tego, że coś zabił, co jest w ogóle przeciwne filozofii Garuka. W sensie on nie krzywdził zwierząt nigdy. Ludzi tam proszę bardzo, ale zwierząt absolutnie nie. No ale zawsze jest to dobranie karty, zniszczenie kreatury, więc dla nas spoko. No i na minus 6 otrzymuje emblem, ten taki klasyczny już dla Garuka, że nasze kreatury otrzymują plus 3 i mają trample. Więc jeżeli macie tego partnera na kreaturach, nagle stawiacie nawet gigantów po prostu, bo stworek 1 na 1 staje się 4 na 4 z trample. No jak macie dużo tokenów czy czegokolwiek, no to powodzenia. Myślę, że jednak będzie tutaj przede wszystkim używany ten efekt 0 i minus 3, bo wiecie, tworzenie armii wilków, które przy okazji się zgrywają z kilkoma kartami w tym zestawie, oraz to, że niszczymy kreaturę, dobieram kartę, też jest tutaj najgorsze. Więc jeden Planeswalker się nam trafił. Czyli już mam dwie sztuki Garuka, co dla mnie jest mega dobrą rzeczą. Myślę, że Sionów raczej póki co kupał nie będę. Też się może okazać inaczej. I oko raczej będę musiał załatwić sobie cztery sztuki tego, ale spróbuję najpierw coś potwierać, pograć Silda i się zobaczy. Questing Beast to jest praktycznie kreatura, która ma wszystko, czego kreatura mogłaby sobie zażyczyć. Mianowicie jest opłacalny, bo za 4 man, 4 na 4 stworek. Ma na dzień dobry Vigilance, Death Touch i Haste, więc no to samo z siebie już by go kwalifikowało na to, żeby był mitykiem. No i zresztą jest, ale żeby być mega potężnym mitykiem. Natomiast na tym się nie kończy, bo on ma raz, dwa, trzy jeszcze efekty. Każdy z nich jest istotny. Po pierwsze, on nie może być blokowany przez kreatury z siłą 2 lub mniejszą, czyli żadna tam pierdoła go nie zablokuje. A to jest mega ważne, bo w tym formacie będzie mnóstwo tokenów, tak według mnie, takich 1 na 1. Czy chociażby stworku właśnie z tym siłą 2 lub mniejszą, więc będzie mało łatwy w blokowaniu. Jak już go przeciwnik zablokuje, to jest ten Death Touch, więc i tak zabijemy stworka przeciwnika. Dalej, Combat Damage, który zostałby zadany przez kreatury, które kontroluje, nie może być preventowany, czyli jakieś efekty typu fog, typu prevent damage tutaj absolutnie nie zadziałają, więc nie ma opcji, żeby przeciwnik się tutaj w jakiś sposób ratował. No i trzeci efekt, gdy on zda obrażenia przeciwnikowi, to zdaje tyle samo obrażeń wybranemu planeswalkerowi tego przeciwnika. Więc to jest też mega świetne, bo ponieważ uderzacie przeciwnika, nie spowalniacie swojego tempa. Dalej napieracie tymi kreaturami, a przy okazji 4 damage od tak idzie stwora przeciwnika. No a jeżeli przeciwnik chce się bronić, to musi walczyć z czymś, co ma Death Touch, więc będzie musiał poświęcić swojego stworka. Więc wszystko pięknie i ładnie. Naprawdę to jest 8 damage na tej karcie. Jeszcze jeden talizman. I to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o to. Więc myślę, że nieźle. Teraz tak. Jakie są tryby w ogóle teraz? Chciałem wiedzieć. Są tylko trzy. Jest Sealed, Throne of Eldraine, Draft 2020, to mnie interesuje. No i ten Play and Deck. Więc ja myślę, że będę właśnie bawił się to w Play and Deck. I chyba z tego nagram film. Przynajmniej spróbuję. Chyba, że się bardzo poniżej przegram od razu, to będzie mi wstyd.
A na pewno Sealed też sobie, może w końcu zagrajmy tutaj razem. Jaka jest opłata Sealed w ogóle? A 2000. No to sobie tego nie zagramy. A szkoda. Będę się przygotował na pre. 2000. Ile to w ogóle kosztuje? 2000? Chyba jakieś strasznie drogo jest, nie? Dżemy, jakbym chciał. 2000. No to powiedzmy, że 1600 by mi starczyło 10 dolców. Czyli jakieś 40 zł. Pewnie wyjdzie mi 50, jak na życie, bo jakaś opłata. Chyba. Poszukam sobie na zwykłe pre. Ale Play on a Deck mi się wydaje całkiem niezłą opcją. No dobra. Myślę, że to by wystarczyło na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że spędziliśmy sobie wszyscy tutaj miło czas na takiej swobodnej pogawędce. I już niebawem pogramy dalej jakimiś fajnikami. Tak jak mówiłem, te dwa pierwsze Wam chciałem pokazać deczki. Czyli ten Mard Knights oraz Simic nowy. To jest po pierwsze. Po drugie, myślałem o Jeskai kontrolce, bo nie mogę ją sobie pokazać, bo to jest jeszcze deck nieprzerobiony. Mianowicie to jest deck, który testowałem teraz, jak robiłem sobie XP jeszcze, doświadczenie, na ostatnich eventach. To jest nowy sesimik dla tego formatu, tylko bez kart z Throne of Eldraine. I on sobie całkiem źle radzi, oparty był na Chandrze, w ogóle na Planeswalkerach można powiedzieć, ale przede wszystkim na Chandrze jako win condition oraz na Sarkanie. Tak naprawdę powinno być dwóch, ale no, jakby brakowało mi gdzieś jakichś kart, a nie chciało mi się, a nie trafiłem go już po prostu. Więc nie chciałem tu już marnować niczego. Powinno być dwóch tych gości. Ale tak jak mówiłem tutaj, Time Wipe myślę, że będzie można wymienić na tę nową przygodę. To jest po pierwsze. Wanderer był fajny. I myślę, że dalej będzie fajny, bo na pewno ludzie będą próbować zrobić ten mono red deck, który ma ten enchantment, który mówi, że jak atakujesz z workiem, z siłą chyba tam jest jeden lub mniejszą, to zdaje jeden damage'u wybrany cel. Więc tutaj ten Wanderer właściwie wyłącza wszystko. Oczywiście musi być Teferi, no bo to jest najlepszy Planeswalker w formacie obecnie. Bo na przykład wyłącza Simic Flasha, bo jest uniwersalny i działa na wszystko. No wiadomo, że Narset. No i potem już tylko kontry, removal, wszystko klasycznie, czyli kontrolujecie pole, wystawiacie, w którym momencie szandrę, ugina i wygrywacie, ewentualnie dobijacie wszystko, co już ma zbyt mało lojalty, żeby się aktywować, z Arkanem zmieniać to wszystko smoki. Także tego, myślę, że to też jest deczek do przetestowania. Tak myślę, czy kupić to 10 boosterów. W zasadzie... A kupmy sobie jeszcze 10 boosterów. Dobra, to otwórzmy te paczki. I nazwę ten film 60 paczek From of Eldraine 61, ale dla clickbaitu 60. No i druga gąska, co mnie bardzo cieszy, bo na pewno będą im potrzebne 4 sztuki. Kolejny mitik. Jeszcze ten Fabled Passage, mam nadzieję, że ta karta będzie grana. Strasznie mi przeszkadza, że w Magicu w arenie nie ma takiej możliwości pozbywania się zbędnych kart, tytułowania ich, wymieniania na chociażby, nie wiem, złoto nawet. Jakbym mógł te karty zmieniać na złoto, to by mi wystarczyło. Na przykład tam Mythic za 100, czy tam Mythic za 1000 golda, a rerka za 500, coś takiego. Wtedy przynajmniej mógłbyś pozbyć tego syfu, nakupić sobie boosterów, miałby to sens. No ale wiadomo dlaczego nie, Wizardzi jednak są pazerni na naszą kasę. No ale no cóż, przyzwyczailiśmy się wszyscy do tego już chyba. Niestety. Ta karta mnie prześladuje. Skurcze niepotrzebna tutaj, mam już 3 sztuki tego. Ostatnie dwa boosterki przeznaczenia. Zobaczmy, czy się trafi oko. Tego już mam chyba komplet. O, to jest piękne. No niestety. Co ja tu mam? 11 rerek, 8 mityków, więc na dwa deki powinno styknąć. Ale ja myślę... Nie wiem, drafty może jakieś będę się bawił czy coś. Zobaczymy.
ale po prostu będę ekspił to złoto i kupował boostery, no bo nie widzę innej opcji. W porządku, wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, zostawcie subskrypcję. Myślę, że pojawi się niedługo box, jeśli chodzi o prawdziwe karty na kanale. Resztę się spaczy, może kolektor boostery kupię, tak jak zapowiedziałem, a przynajmniej jeden, żeby po prostu otworzyć. Kwestia tego, po ile one będą finalnie sprzedawane. Jak po stówce, to raczej się bardzo mocno zawaham. Jak tak około 80, to kupię jeden czy dwa. No zobaczymy. W każdym razie, dzięki za oglądanie. Omówię wam fabułę tego zestawu niebawem, myślę, jak sam ją ogarnę. Trzeba byłoby omówić fabułę również Garuka. Myślę, że to jest każdy temat jest taki ciekawy z Garukiem, bo wszyscy się stęsknili za nim, ja też najbardziej oczywiście, jako wielki fan Garuka. To chyba wszystko, już tak podmówiąc finalnie, że wszystko to wszystko to wszystko. Tak więc to wszystko. Do usłyszenia już niebawem, moi drodzy, w kolejnym filmie. Życzę wam udanego pre-release. Cześć! It's right there, just trust myself. 난도 다 배워 got to miss it again, again. It's that to get right and I'm on the deck. It's that the shit, just the no and we get die. But time is up, issue there, so don't waste super shit. They call the night there, more what I tell, more jeans, ain't cheat or die. Can't need to make one night, gotta just show you. 이 집 앞은 보시니 내가 있는